Dzień dobry Państwu, nazywam się Krzysztof Browcewicz. Chciałem Państwu opowiedzieć o Janie Kochanowskim, ale o Janie Kochanowskim inaczej. Nie o tym Janie Kochanowskim, którego wszyscy znamy, to znaczy pogodnym twórcy renesansowym, tym, który w literaturze polskiej praktycznie zainicjował taki nurt klasyczny, którego teksty, takie jak hymn Czego chcesz od nas, Panie, mogą być prawdziwymi wzorami klasycznej poezji. Tylko chciałem spojrzeć na Jana Kochanowskiego troszkę inaczej, z perspektywy XXI wieku, kiedy ten Jan Kochanowski rysuje się troszeczkę inaczej. Kiedy coraz bardziej widać, że w twórczości Jana Kochanowskiego zawsze światło towarzyszy ciemność. Ja chciałem właśnie opowiedzieć coś o tej ciemności w twórczości Jana Kochanowskiego. Jan Kochanowski, nie wiem, czy zwróciliście Państwo uwagę, że był nie tylko pierwszym wybitnym polskim poetą, tym ojcem literatury polskiej. Ja zawsze mówię, że Rej raczej był dziadkiem literatury polskiej niż ojcem literatury polskiej, a prawdziwym ojcem był Jan Kochanowski. Że Jan Kochanowski był nie tylko pierwszym poetą, ale także w ogóle pierwszym polskim świadomym artystą, którego znamy z imienia. Dlaczego? Dlatego, że on miał tę właśnie świadomość swojej niezwykłości, tego, że jest w jakiś sposób wywyższony ponad innych, że wie więcej, rozumie więcej, czuje więcej, że dla niego świat jest czymś innym niż dla zwykłych ludzi. On jest bliżej rozwiązania zagadki tego świata. Nie przypadkiem w swoim manifestie zatytułowanym Muza pisał w ten sposób: Wy mnie, do mus właśnie skierowany apel, wy mnie z ziemi wzwodzicie, wy mnie wyłączacie z liczby nieznacznej i nad obłoki wsadzacie. Albo gdzie indziej, kiedy odwoływał się do mitu o Orfeuszu, o tym słynnym śpiewaku i poecie, muzyku antycznym, który po śmierci został przemieniony w łabędzia. Niezwykłym, tak pisze Kochanowski o swojej przemianie, niezwykłym, nie lada piórem opatrzony, polecę precz poeta ze dwojej złożonej natury. Ani ja już przebywać na ziemi więcej będę, a więcej nad zazdrość ludnymi miasty wzgardzę. To poczucie wybrania, poczucie bycia kimś niezwykłym bardzo mocno jest widoczne u Jana Kochanowskiego. Ale Kochanowski to poczucie wybrania nie wiąże się u niego z jakimś poczuciem wyższości nad wszystkimi innymi. Ponieważ to poczucie wybrania to jest także wybranie do ciężkiego losu. Kochanowski zdaje sobie sprawę, że artysta to jest ten, który rozumie więcej, wie więcej, może więcej, ale za karę jakby cierpi więcej, bardziej czuje, wszystko bardziej odczuwa, jest bardziej narażony na wszystkie niedogodności, które sprawia nam świat, na tę świadomość przeszłości, która na każdego z nas czeka. Jan Kochanowski, tak jak powiedziałem, jest na pewno tym wielkim klasykiem, jest na pewno poetą, w którego twórczości widać te podstawowe motywy renesansowej poezji, renesansowej koncepcji człowieka. Przede wszystkim jest to koncepcja człowieka, który jest wolny, bo wolność to jest najważniejsza kategoria w antropologii filozoficznej renesansu. Wolność wyróżnia człowieka spośród wszystkich innych istot. Tylko człowiek jest wolny. To jest bardzo wyraźnie napisane w takim tekście renesansowym, bardzo ważnym dla rozumienia renesansu europejskiego, w Mowie o godności człowieka włoskiego filozofa Giovanni Pico della Mirandoli. On napisał w ten sposób, to są zresztą słowa, które wypowiada Bóg do stworzonego Adama. Nie przydaje tobie, Adamie, ani ustalonego miejsca, ani właściwego kształtu, ani żadnego szczególnego daru, byś zgodnie z wyborem i zgodnie ze swoim zdaniem posiadł i zajął to miejsce, przyjął tę postać i ten dar, który swobodnie sobie wybierzesz. Ustanowione przez nas prawo ograniczają określoną naturę innych stworzeń, a więc inne stworzenia nie są wolne, są całkowicie zdeterminowane przez Boże prawa. Ty niczym nieograniczony, czyli wolny absolutnie. Dzięki swej woli, w której mocy cię postawiłem, sam ją sobie wyznaczysz. Umieściłem cię pośrodku świata, byś stamtąd dokładnie zgłębiał, co w tym świecie jest. Nie uczyniłem cię ani istotą niebiańską, ani ziemską, ani śmiertelną, ani nieśmiertelną. Byś siebie sam, niczym wolny i swobodny rzeźbiarz oraz twórca, wyraził w formie, które nad inną przedłożysz. A więc po prostu twórca, w ogóle człowiek renesansu, to jest
ktoś, kto przede wszystkim jest wolny i ktoś, kto jest, nie ma określonego kształtu, ale ten kształt musi sobie sam nadać. Kochanowski wierzy w ten wielki renesansowy mit, że każdy człowiek zostaje obdarowany przez Boga jakimiś darami. Chodzi po prostu o to, żeby te dary odkryć i żeby je rozwinąć. Bo każdy coś w sobie ma. Jeden jest dzielny, inny jest mądry. I jeśli będzie tę dzielność, tę mądrość rozwijał, to jeden będzie wojownikiem, drugi będzie poetą, drugi będzie pisarzem, drugi będzie uczył innych. Tak pisał Kochanowski w swojej słynnej pieśni 19 Ksiąg Wtórych. I szkoda zwać człowiekiem, kto bydlęcy żyje, tkając, lejąc się próżno, lejąc się wszytko, póki stawa szyje. Nie chciał nas Bóg położyć równo z bestyjami, dał nam rozum, dał mowę, a nikomu z nami. Przeto chciejmy wziąć przed się myśli godne siebie, myśli ważne na ziemi, myśli ważne w niebie. Służmy poczciwej sławie, a jako kto może, niech ku pożytku dobra wspólnego pomoże. Ta słynna pieśń, ja ją określam pieśnią godności człowieka, to jest pieśń, która właśnie o tym mówi, że każdy powinien po prostu odnaleźć sobie ten dar, który otrzymał od Boga i rozwinąć go. I wtedy dopiero osiągnie pełnię swojego życia. To bardzo, bardzo renesansowa idea. Tak na przykład pisał Michał Anioł w jednym ze swoich sonetów. Nic mistrz największy wydobyć nie zdole, poza tym, co już w marmurze spoczywa. Michał Anioł mówił, ja nie rzeźbię, ja po prostu odrzucam zbędny kamień, żeby wydobyć kształt, który w tym kamieniu już jest. To jak platońską ideę. Kochanowski wierzy w coś podobnego, że tak człowiek powinien postępować i tak powinien postępować artysta. Ale bycie artystą, bycie wyróżnionym, bycie wybranym spośród innych, to jest także skazanie się na wielkie cierpienie. To jest także skazanie się na doświadczanie wszystkiego, co nas w życiu spotyka z dużo większą intensywnością niż zwykli ludzie. Kochanowski był poetą renesansu, więc znakomicie znał mitologię grecką i nie wiem, czy Państwo zwrócili, że prawie wszystkie mity, które mówią o artystach w mitach, mity greckie, to są mity w jakiś sposób tragiczne. My przyzwykliśmy traktować mitologię jako zbiór jakichś legend, opowieści, tymczasem w mitach chodzi o życie. W mitach, z mitów często wieje grozą. Te mity o artystach są dosyć przerażające. Otóż pierwszym poetą według antycznych był, poetą i muzykiem był Linos. Postać w tej chwili zapomniana albo zepchnięta w cień przez Orfeusza. Linos był oczywiście synem, był Herosem, był półbogiem, który potrafił przepięknie grać na strunowym instrumencie. No niestety bóg Apollo, który był jego ojcem, albo według mitu sam zdenerwował się na Linosa, że on próbuje z nim współzawodniczyć i go zabił, albo Linos został zabity wedle innej wersji mitu przez Heraklesa, którego miał uczyć muzyki, a że Herosowi to specjalnie nie szło, no to się zdenerwował na Linosa, uderzył go instrumentem i zabił go. Oczywiście drugą taką postać wydobyć Orfeusz. On jest jeszcze bardziej znaną postacią z mitologii greckiej. Jak Państwo wiedzą, Orfeusz miał ogromną moc. Za pomocą swojej pieśni potrafił władać naturą, słuchały go się zwierzęta dzikie, słuchały go się drzewa, słuchały go się kamienie. Nawet bogowie, jak wiecie Państwo, ulegli temu czarowi pieśni Orfeusza, wpuścili go do podziemia i podobno oddali mu Eurydykę, albo go oszukali, oddali mu tylko jej cień. No i tenże Orfeusz też przecież kończy źle, ten, który miał taką potężną moc. Orfeusz też zresztą syn muzy. Orfeusz zostaje rozszarpany przez kobiety z orszaku Dionizosa, przez Menady, a jego zwłoki rzucone do rzeki. I tam, jak mówi mit, jeszcze jego głowa potrafiła śpiewać. Kolejna taka postać to jest Tamyris. Kolejny bohater mitu, który kończy bardzo źle. To też był muzyk, to też był poeta i zostaje przez bogów oślepiony. To jest zresztą dosyć częsty motyw, że poeci, artyści są
oślepieni. Jak pamiętacie Państwo, Homer chodził za ślepca i niektórzy uważają, że taka postać, która pojawia się w Odysei Homera, Demodokos, ślepy śpiewak na dworze króla Feaków, to jest właśnie autoportret Homera. Dlaczego Homer był ślepy? Ponieważ bogowie odebrali mu wzrok. A więc po prostu bogowie jakby w tych mitach greckich mówią: nie wchodźcie w nasze kompetencje, nie róbcie tego, co my robimy, to znaczy nie twórzcie. A jeśli będziecie tworzyć, to będziecie narażeni na wielkie cierpienie. Historia Marsjasza, którą może znacie ze słynnego wiersza Zbigniewa Herberta. Marsjasz konkurował z Apollinem w muzyce. I co się stało? Przegrał ten konkurs i został obdarty ze skóry. Straszna to scena. Zresztą w zasadzie Herbert bardzo dokładnie podąża za tekstem z Metamorfos Ovidiusza, który brzmi tak. Syn Latony pokonanemu w grze na tritońskim flecie zgotował okrutną karę. Czemuż mnie ze mnie obdzierasz, woła? Ach, czy może być tak straszliwa kara za samogranie? Krzyczy, a ten odziera go ze skóry. Już cały jest jedną raną krwią opływającą. Odkryte nerwy, niczym nieosłonięte, tętnią żyły. Mógłbyś policzyć drgające jelita prześwitujące przez ciało włókna. A więc tak kończą ci, którzy próbują, tworząc, rywalizować z bogami. Oni są straszliwie umęczeni. Kochanowski jest więc świadomy również tego, że poezja, że ten dar, który otrzymał od bogów, jest też jakimś przekleństwem. Pierwszą taką karą, która spotyka każdego wybrańca, jest samotność. W tej samej muzie, o której mówiłem, w tym takim renesansowym manifestie Kochanowskiego, czytamy takie słynne zdanie. Sobie śpiewam muzom, bo kto jest na ziemi, co by serce ucieszyć chciał pieśniami mymi. To ciekawe, te same słowa dokładnie powtarza, które są oczywiście antycznym toposem, ale pięknie to współbrzmi. Adam Mickiewicz w wielkiej improwizacji. Samotność, cóż po ludziach, czym śpiewak dla ludzi? Gdzie człowiek, co z mej pieśni całą myśl wysłucha, obejmie okiem wszystkie promienie i ducha? Nieszczęsny, kto dla ludzi głos i język trudzi. Jest Kochanowski świadomy tej samotności. W muzie pisze także, że jest sam na skalę pięknej Kaliopy, gdzie dotychczas nie było znaku polskiej stopy. A więc jest w nim taka świadomość, że z jednej strony jest to wybranie, jest to wielkie szczęście, że jest się poetą, że jest się twórcą, ale z drugiej strony jest też ta świadomość, że to się wiąże z cierpieniem. Poeta to jest ten, artysta to jest ten, który wie więcej, czuje więcej, ale w takim razie cierpi także więcej. U Kochanowskiego na samym początku też się bardzo rzadko o tym wspomina. Są takie dwa teksty. Teksty, które według mnie stanowią pewną parę. Jeden to jest oczywiście słynny hymn Czego chcesz od nas, Panie, za Twe hojne dary, który jest tym renesansowym manifestem Kochanowskiego, który jest tą piękną wizją Boga, artysty i świata dzieła sztuki. A zaraz obok, w tym samym czasie mniej więcej, powstaje pieśń o potopie. Pieśń o potopie, która jest pieśnią przerażającą, ponieważ mówi o gniewie Bożym i o cierpieniu ludzi, o jakiejś karze zesłanej na ludzi, o tym momencie, kiedy nagle świat zostaje ograniczony tylko do nieba i wody. Niebo, a morze, te dwie rzeczy były, świat zastąpiły. I potem te wody opadają, a trupy w koło straszliwe leżały, ludzie i bydło, wielki, zwierz i mały. A więc mamy już na samym początku twórczości Kochanowskiego te dwa obrazy. Z jednej strony obraz dobrego Boga i pięknego świata, a z drugiej strony obraz rozgniewanego Boga i świata, który się rozpada. Czyli obraz jasny i obraz ciemny. Kochanowski, tak jak powiedziałem Państwu, wierzy w ludzką wolność. Wierzy w jakąś racjonalność świata, ale nie trzeba być specjalnym mędrcem, żeby zauważyć, że ta racjonalność świata jest mocno wątpliwa, ponieważ na świecie rządzi coś takiego jak przypadek.
U Kochanowskiego oczywiście ten przypadek przybiera imię antycznej bogini dobrego i złego szczęścia, zmiennego, czyli szczęścia, czyli imię bogini fortuny. Kochanowski jakby nie umie sobie poradzić z tym, że z jednej strony świat jest świat, człowiek powinien kierować się w świecie jakąś racjonalnością, powinien dążyć do doskonałości, powinien wydobywać z siebie to, co najlepsze. No ale cóż z tego, jeśli jest coś takiego jak fortuna, jak zmienny los, który może w jednej chwili obrócić nasze wszystkie starania na marne. Kochanowski z trudem próbuje sobie z tym radzić. Sięga oczywiście do stoików i do Horacego, czy przez Horacego do stoików. No i oczywiście mówi o tej nieruchomej cnocie, która ma sprostać tym wszystkim kaprysom fortuny. Ale tak naprawdę ten problem fortuny u niego coraz bardziej się komplikuje. Ponieważ Kochanowski także odczuwa, że wewnątrz, w człowieku jest jakaś sprzeczność. W satyrze, w takim poemacie, wczesnym poemacie satyr mówi, bo tak wiedz, że w człowieku są mocarki dziwne, nie tylko sobie równe, ale i przeciwne. Jest bystra popędliwość, jest żądza niesyta, bojaźń mdła, zazdrość smutna, radość niepokryta. No i kiedy człowiek wewnętrznie jest splątany, kiedy człowiek wewnętrznie jest skonfliktowany i jeszcze na ten świat jest pełen przypadków, to jak z tym sobie poradzić? Czy możemy się oprzeć na rozumie, wyłącznie na rozumie, jeśli namiętności nas cały czas dręczą? Mówi Kochanowski tak, niegodzien tego ten świat zawikłany, aby miał na nim rozumem nadany człowiek polegać. A więc ten rozum nie bardzo sobie radzi z tym światem. Ta fortuna zdaje się być no, wszechwładna, bo z nas fortuna w żywe oczy szydzi, to da, to weźmie, jako jej się widzi. Fortuna nawy na morzu sprawuje, fortuna w bitwach zwycięstwa szafuje. Onej rokosze i sejmy słuchają, a ludzkie rady wspak się obracają. Wszystkie te pocieszenia, które dawali stoicy, albo na przykład no, też inspirowany filozofią stoicką Cycero, Kochanowski w pewien sposób podważa. Pisze na przykład tak, łacno chodzi cieszyć chorego, gdyśmy zdrowi sami. Albo na przykład ta słynna apostrofa do Cycerona w Trenach. Wywiodłeś wszystkim, nie wywiodłeś sobie. Łacniej rzec widzę, niż czynić i tobie. A więc tak mówi, to wszystko jest wątła pociecha, bo tak naprawdę człowiek nie jest w stanie sobie poradzić z tą sprzecznością życia. Pojawiają się w poezji Kochanowskiego takie pojęcia obok fortuny, jak przejrzenie, czyli jakiś fatum, jakiś los, który determinuje życie człowieka. I czasami Kochanowski dochodzi do wniosku, że wszystkie nasze starania mają niewielki sens. Na przykład w takiej pieśni do Mikołaja Mieleckiego mówi: nie frasuj sobie, Mikołaju, głowy, kto ma być królem. Już dekret gotowy, przed Bogiem leży, nie piórem pisany, lecz w diamencie twardym wykowany. To jest pieśń po ucieczce Henryka Walezego z Polski. Taka pieśń, która no, po prostu mówi, że ach, cóż, my będziemy się starać, jeśli tak ktoś inny za nas podejmie decyzję. Będzie to albo przypadek, będzie to albo los. Może to być także Bóg, prawda? Kochanowski myśli oczywiście, że za tym wszystkim ukrywa się Bóg, czyli jakaś zasada porządku. Tymczasem z pozoru jednak to wygląda zupełnie inaczej. Mało tego, u Kochanowskiego pojawia się taki dosyć niepokojący obraz Boga. To jest obraz Boga śmiejącego się, Boga, który śmieje się z człowieka, śmieje się z jego uroszczeń, śmieje się z jego ambicji, śmieje się z jego planów. Pojawia się także u Kochanowskiego motyw, który będzie niesłychanie modny w następnej epoce, to znaczy w epoce baroku, to znaczy motyw świata teatru, czy topos świata teatru. Kochanowski ma świadomość, że rządzi nami jakaś siła, która potrafi się śmiać z naszych wszystkich planów, z naszych wszystkich marzeń. Słynna fraszka, którą wszyscy Polacy przecież znają. Fraszki to wszystko, cokolwiek myślemy. Fraszki to wszystko, cokolwiek czyniemy. Nie masz na świecie żadnej pewnej rzeczy. Próżno tu człowiek ma co mieć na pieczy.
Zacność, uroda, moc, pieniądze, sława, wszystko to minie jako polna trawa. Naśmiawszy się nam i naszym porządkom, wemkną nas w mieszek jako czynią łądką. A więc człowiek jest tylko marionetką, marionetką, którą jakiś wędrowny kuglarz pokazuje na jakimś targu, a potem wrzuca do worka i idzie dalej. A więc po prostu jesteśmy jak nawet nie aktorami na scenie świata, ale jesteśmy po prostu marionetkami. Gdzie indziej Kochanowski przecież powie też wyraźnie, że człowiek jest tylko zabawką w ręku Boga. To jest słynna fraszka Człowiek, Boże, Igrzysko, w której poeta wyraźnie pokazuje, że dla Boga to, co my tutaj robimy na dole, na ziemi, to jest tylko jakaś błazenada. Dalej pojawia się u Kochanowskiego motyw człowieka błazna. Kim jest człowiek? Człowiek jest błaznem, który po prostu odgrywa przed Bogiem jakieś swoje zabawy, jakieś swoje żarty, jest dla Boga śmieszny i jeszcze na dodatek nie ma tego przywileju, które mieli błaznowie na dworach europejskich, to znaczy błazen mógł nawet żartować sobie z własnego pana. Człowiek nie ma tego przywileju i dlatego Kochanowski mówi: u Boga każdy błazen, choć tu przymówki prazen, czyli nie może nawet temu Bogu tak naprawdę przymawiać. A więc ta wizja tego śmiejącego się Boga rzeczywiście sprawia wrażenie bardzo, bardzo ponure. Czasami zresztą, to dotyczy oczywiście trenów już, ten Bóg przybiera w ogóle postać jakąś bardzo wątpliwą, bardzo dziwną. Na przykład w trenie 11 Kochanowski pisze: nieznajomy wróg jakiś miesza ludzkie rzeczy, nie mając ani dobrych, ani złych na pieczy. Kędy jego duch wienie, żaden nie ulęże, praw li krzyw li bez braku każdego dosięże. A więc światem rządzi nie Bóg, ale nieznajomy wróg. Słowo wróg w dawnej polszczyźnie oznaczało bardzo wiele rzeczy. To mógł być wróg w naszym dzisiejszym sensie, to mógł być wróg w sensie los i to mógł być wreszcie wróg w sensie diabeł. Czyli czy żyjemy w jakimś diabelskim świecie, jesteśmy skazani na jakieś cierpienia? Jak to jest? I stąd też u Kochanowskiego bardzo silny pesymizm. Zwykle się przyjmuje, że twórczość Kochanowskiego dzieli się na dwie części. Do trenów i po trenach. Treny i po trenach. Ale tak nie jest. Tak naprawdę wszystkie wątki, które pojawiają się w trenach, pojawiają się także we wcześniejszej twórczości Jana Kochanowskiego. Jan Kochanowski te same praktycznie myśli zawiera w swoich fraszkach i w pieśniach. Oczywiście nie w takiej kondensacji jak w trenach, ale można znaleźć wszystkie ważniejsze idee z trenów we wcześniejszej twórczości Jana Kochanowskiego. Kochanowski ma świadomość słabości człowieka. Z jednej strony jest właśnie tym poetą renesansu, który wierzy w siłę człowieka, w moc, ale z drugiej strony tak naprawdę gdzieś tam ciągle pojawia się u niego idea, że jesteśmy bardzo słabi. Że tak naprawdę wszystko, co nas otacza, dostaliśmy tylko na chwilę. Że, tak jak napiszę w jednej z pieśni, z fragmentów, wszyscy w niepewnej gospodzie mieszkamy. Wszyscyśmy pod tym prawem się rodzili, że wszem przygodom jako cel być mamy. A więc nawet ten świat nie jest określony jako jakieś wygodne miejsce, na którym człowiek może się realizować, tylko jest taką chwilową gospodą, do której wpadamy, a potem po prostu musimy ją opuścić. Czyli ten pesymizm Jana Kochanowskiego jest bardzo wyraźny. Oczywiście najsilniejszy w trenach, to nie ulega najmniejszej wątpliwości. W trenach w ogóle wszystko zdaje się podważone. Dla mnie takimi słowami kluczami trenów są dwa słowa. Jedno to jest próżno, czyli na próżno coś robimy. I drugie to jest słowo ciśnie. Zacytuję tutaj taki fragmencik z trenów. Macamy gdzie miękcej w rzeczy, ono wszędy ciśnie. Co ciśnie?
na próżno się miotamy, bo zawsze życie nas dopadnie. Zawsze spotkamy się z tym, tą twardą materią życia. Nie uciekniemy od tej twardej materii życia. Kochanowski to ciągle przypomina w Trenach, ale także przypomina i we wcześniejszej swojej twórczości. U niego ten motyw lotu, renesansowy motyw lotu, o którym mówiliśmy się sobie, o ten orfejski mit o przemianie poety w łabędzia, w Trenach już staje się czymś zupełnie innym. W Trenach mamy motyw powolnego wspinania się do stóp mądrości, poznawania świata, wspinania się powolnego, no i niestety wspinania się, które kończy się tragicznym upadkiem. Można było powiedzieć, że tego Orfeusza, tego uskrzydlonego Orfeusza zastępuje w Trenach Syzyf, który stopniowo wspina się, prawda, na tę górę, pycha ten swój kamień i kiedy już wydaje mu się, że jest tak bardzo blisko, to nagle ten kamień wypada mu z ręki i wspinaczkę trzeba powtórzyć na nowo. Tak pisał Kochanowski w Trenach. Nieszczęśliwy ja człowiek, którym lata swoje na tym strawił, żeby ujrzał progi twoje. Chodzi o mądrość. Terazem nagle z stopniów ostatnich zrzucony i między inszy jeden z wiela policzony. A więc nic się nie powiodło. Byłem wywyższony, a teraz jestem tak jak inni, kiedy dotknęło mnie cierpienie. Nic mi nie pomogła mądrość, nic mi nie pomógł talent, nic mi nie pomogła moja sztuka w momencie, gdy dotknęło mnie nieszczęście. A nieszczęście każdego w pewnym momencie dotknie i w tym momencie każdy człowiek staje się bohaterem jakiejś tragedii. A jeśli już mówimy o tragedii, to chciałem Państwu zaproponować jakieś inne odczytanie pierwszej polskiej tragedii, takiej prawdziwej, opartej na wzorcach antycznych, pierwszej polskiej tragedii, która, jak wiecie Państwo, wyszła spod pióra Jana Kochanowskiego. Chodzi mi oczywiście o Odprawę posłów greckich. Odprawa posłów greckich prawdopodobnie powstała wcześniej, jeszcze w latach 60., kiedy Kochanowski był na dworze królewskim, ale oczywiście wystawiona została znacznie później, dopiero w latach 70. wydana jako pierwszy druk warszawski w roku 1578. Odprawa posłów greckich z reguły bywa interpretowana w następujący sposób. Mamy dwie postaci, których racje się ze sobą zmagają. Jedna z tych postaci to jest Aleksander, czyli Parys. Ten, który naraził swoją Rzeczpospolitą na wielkie nieszczęście, ponieważ porwał Helenę. A druga to jest Antenor. Antenor, czyli ten prawy starzec trojański, który wie, że racja jest po stronie Achajów, którzy przybyli pod Troją, ich poselstwo. I w związku z tym tak naprawdę Trojanie powinni oddać Helenę Achajom. No tak się oczywiście nie dzieje. Aleksander Parys potrafi skorumpować posłów, tak możemy się domyśleć. No i oczywiście Helena zostaje. I ten prawy Antenor, taka jest ta oficjalna, ta przyjęta interpretacja, ten prawy Antenor godzi się z werdyktem większości, prawda, bo to jest tak jakby pokazane w tej takiej opowieści posłańca Sejm, prawda, jakby obrady Sejmu, gdzie właśnie dochodzi do tego, że wreszcie triumfuje racja Aleksandra, większość zwycięża. No i ten właśnie Antenor, zgodnie z wolą większości, postanawia jednak nadal pozostać lojalnym obywatelem swojego państwa, postanawia, mówi o tym, że trzeba się szykować do wojny, ponieważ już tej wojny nie unikniemy i nie pora teraz gadać, trzeba przygotowywać się do wojny. Tak to wygląda w tych interpretacjach, które pewno Państwo znają. Po jednej stronie ktoś to kieruje się prywatą, stąd słynna pieśń, słynny chór odprawy, ale także drukowany jako pieśń Wy, którzy pospolitą rzeczą władacie, a więc taki tekst skierowany do władców, żeby pamiętali o tym, że służą komuś i że mają nad sobą Pana, czyli mają nad sobą Boga. A z drugiej strony właśnie prawy obywatel, taki idealny obywatel. No i tu się pojawia pewien problem. Otóż Jan Kochanowski, ten renesansowy erudyta, znakomicie odczytany w źródłach antycznych,
Niektóre z tych źródeł znamy, bo udało się jakoś je zlokalizować przez badaczy przez tyle stuleci. Otóż Jan Kochanowski na pewno zna bardzo dobrze mit o Antenorze. No i się okazuje nagle, że ten Antenor nie jest taką postacią, jaką nam by się wydawał. A trzeba pamiętać, że w tragedii greckiej, do której nawiązywał Jan Kochanowski, tragicy po prostu opowiadali historie, które wszystkim widzom były wiadome. To były znane historie, tylko tyle, że chodziło o to, jak to pokazać, żeby to robiło odpowiednie wrażenie. Czyli na przykład jak wchodził Edyp na scenę, to wiadomo było, co poprzedziło jego dzieciństwo i dlaczego został okaleczony i porzucony w górach, prawda? I także była znana, czyli przeszłość Edypa była znana i także była znana jego przyszłość. Jego przyszłość widzom była znana, to znaczy wiadomo było, że zabije swojego ojca, że poślubi swoją własną matkę, a potem, że się oślepi i opuści swoje Teby. Wszystko to było wiadomo. Bohater wchodzi na scenę i niesie ze sobą na plecach całą swoją przeszłość, całą swoją przyszłość. Więc podobnie powinno być z Antenorem. A tymczasem jaka będzie przyszłość Antenora? To ciekawe, ale w najgłębszym kręgu piekła, tam gdzie cierpią najgorsi winowajcy, najgorsi grzesznicy, zdrajcy, Dante umieszcza Antenora. A dlaczego? Otóż dlatego, że Antenor zdradził. Wedle wielu mitografów, wedle wielu opowieści antycznych, Antenor był tym, który po pierwsze, jedna wersja mówi, że wykradł z Troi Paladion, taki posążek bogini Ateny, który póki był w Troi, Troi nie można było zdobyć. Po drugie, mówi się, że to Antenor otworzył Grekom trojańskiego konia po to, żeby wyszli, bo Trojanie już zasnęli. Po trzecie, niektórzy nie wierzyli, że mógł być taki wielki drewniany trojański koń, więc uważano, że Antenor otworzył Grekom bramę, na której był wyrzeźbiony koń. I oni wdarli się do Troi i nastąpiła wielka rzeź w tej Troi. Więc Antenor we wszystkich tych mitach jest zdrajcą. Mało tego, jest także i taki mit znany Kochanowskiemu, że Antenor dogadał się z Achajami, którzy zapewnili go nietykalności. Tak rzeczywiście było. Dom Antenora nie został złupiony, Antenor nie został zabity przez Achajów. Czyli zdrajca, klasyczny przykład zdrajcy. No i teraz zobaczcie Państwo, jak to zupełnie zmienia obraz odprawy posłów greckich. Bo Antenor tak naprawdę miał rację. To Achajowie zostali oszukani, Achajom się powinno zadośćuczynić, a tymczasem ich się odprawia z kwitkiem. Jego racja, i racja taka obiektywna nazwijmy to, przegrała. No i w tym momencie Antenor z pozoru godzi się z wyrokiem większości, ale tak naprawdę Antenor nosi w sercu urazę. Otóż dlaczego ja, sprawiedliwy, ten, który wiedziałem lepiej, który chciałem sprawiedliwości, chciałem dobra dla swojej Rzeczpospolitej, dlaczego moja racja przegrała? Dlaczego? I nosi tę zadrę w swoim sercu, bo przecież odprawa posłów greckich jest przed rozpoczęciem wojny. Wojna trwa 10 lat. Nosi przez 10 lat tę zadrę w tym swoim sercu po to, żeby w pewnym momencie zdradzić. Zdrada jest zdradą. Nieważne, czy pobudki były słuszne, czy też niesłuszne. On skazał swoją ojczyznę na zniszczenie. Czyli czy można taką zdradę usprawiedliwić? No miał rację, ale postąpił niedobrze, nie tak jak powinien postąpić. Więc cała odprawa posłów greckich czytana z tej perspektywy zdaje się zupełnie zmieniać. To jest także w takim razie tragedia jakiejś ludzkiej próżności, o tym, że nie możemy znieść, że nasza racja przegrywa. A także jakaś tragedia o ciemnych siłach, które w duszy najlepszego człowieka mogą drzemać. Antenor jest dobry, jest prawy, ale zarazem pokazuje także swoją złą twarz. Jest w nim jakaś taka sfera ciemności, która prowadzi do tego, że Antenor zdradza.
Napisałem kiedyś taki esej o czarnej muzie z Czarnolasu. I zakończyłem ten esej w ten sposób, że zakończyłem słowami Kasandry. Kasandry, córki króla Priama, która też była ofiarą bogów, bo jej bogowie dali, Apollo jej dał dar wieszczenia, ale nie dał jej daru przekonywania ludzi. Kasandra mówi w pewnym momencie: noc mi jakaś na oczy nagle upadła, owóż widzę dwa słońca. Zapada ciemność, a w ciemności zbliża się czarna muza, zbliża się coś złego, coś tragicznego. Taki, czyli Kochanowski jest i jasny, i ciemny, i klasyczny, i nieklasyczny. Bo można by było także i od strony stylistycznej pokazać, jak Kochanowski stopniowo odchodzi od klasycyzmu. Dziękuję Państwu bardzo.